Poniedziałek, godzina 20, zaczynamy magazyn Forbet 4 Ligi. Ależ to był piłkarski weekend, niezwykle ciekawy i nie mówię tu tylko o tym, co się działo w ligach europejskich, ale sporo działo się też w Forbet 4 Lidze, padło kilka ciekawych wyników. Zobaczmy, jak przebiegały te spotkania. Czas na skróty. W Pasymiu tamtejsi błękitni mierzyli się z Mazurem Ełk, który czeka na pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie. W 16 minucie meczu goście wyszli na prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Mateusz Dziegielewski. W 44 minucie gospodarze wyrównali stan rywalizacji po kapitalnym uderzeniu piłki w wykonaniu Patrycjusza Malanowskiego. W 74 minucie ten sam zawodnik po raz drugi trafił do siatki rywali i błękitni byli na prowadzeniu. Więcej bramek w tym meczu nie padło i gospodarze dopisali cenne 3 punkty do swojego dorobku. Zajmujący trzecią pozycję w tabeli Huragan podejmował będącą na 6. miejscu Polonię Lidzbark Warmiński. W 57. minucie meczu świetnie głową w kierunku bramki uderzył Krystian Oleszko i Polonia wyszła na prowadzenie. W 82. minucie w sytuacji sam na sam z bramkarzem gospodarzy znalazł się Hubert Świder i umieścił piłkę w bramce. Polonia wygrała to spotkanie i pnie się w górę ligowej tabeli. Lider rozgrywek Jeziorak i Ława mierzył się z Granicą Kętrzyn, która miała na swoim koncie 2 porażki z rzędu. W 23. minucie meczu świetne prostopadłe podanie na gola zamienił Łukasz Swachasock i goście byli na prowadzeniu. Na 3 minuty przed zakończeniem pierwszej połowy Jeziorak po golu strzelonym przez Michała Kwiatkowskiego wyrównał stan rywalizacji. W 89. minucie meczu Miłosz Piechna wykończył świetną kontrę kętrzyńskiej drużyny i Granica znów prowadziła w tym spotkaniu. Ostatecznie Granica wygrała i sprawiła największą niespodziankę w tej serii gier. Coraz lepiej grający w tym sezonie DKS podejmował wicelidera Concordię Elbląg. W 7. minucie meczu najlepiej w zamieszaniu w polu karnym znalazł się Janusz Buchholz i DKS był na prowadzeniu. W 50. minucie na listę strzelców wpisał się Tomasz Szawara i w spotkaniu mieliśmy już remis. W 73. minucie meczu kapitalnie z dystansu uderzył Mateusz Schmidt i Concordia miała już 2 bramki na koncie. Na 5 minut przed zakończeniem spotkania Szymon Drewek ustalił wynik meczu na 3-1 dla elbląskiej drużyny. Concordia dzięki wygranej zmniejszyła swoją stratę do lidera rozgrywek. W Lubawie tamtejszy Motor mierzył się z MKS-em Korsze, który zamyka ligową tabelę. W 23. minucie meczu gospodarze wyszli na prowadzenie, gdy na listę strzelców wpisał się Damian Gerka. 4 minuty później gola po złym ustawieniu defensywy gości strzelił Szymon Modrzewski. W 55. minucie sytuację sam na sam z bramkarzem świetnie wykorzystał Patryk Harasim i Korszanie złapali kontakt z rywalem. W 72. minucie świetnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Cezary Sobolewski i Motor znów był na dwubramkowym prowadzeniu. W 86. minucie Piotr Sawicki trafił do bramki rywali i dał jeszcze nadzieję gościom na wywiezienie korzystnego rezultatu. Już w doliczonym czasie gry Cezary Sobolewski zabawił się z bramkarzem rywali i ustalił wynik meczu na 4-2. Dzięki wygranej Motor awansował na 5. miejsce w tabeli. Świetnie grająca w tym sezonie Pisa Primavera Barczewo rywalizowała z będącą w małym kryzysie Mrągowią Mrągowo. Zdecydowanie lepiej w mecz weszli goście, którzy już w 5. minucie za sprawą gola strzelonego przez Mamadou Bacha wyszli na prowadzenie. Ten sam zawodnik w 38. minucie świetnym plasowanym strzałem po raz drugi pokonał bramkarza gospodarzy. 4 minuty później na listę strzelców pisał się Wiktor Bojarowski i Mrągowia miała już 3 bramki na swoim koncie. W 86. minucie w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Krzysztof Jaskulski i pokonał bramkarza barczewskiej drużyny. Mrągowia bardzo pewnie wygrała to spotkanie i dzięki temu zbliżyła się do ligowej czołówki. Braniewie mierzyli się ze sobą sąsiedzi z ligowej tabeli. 13. Zatoka podejmowała 14. błękitnych Orneta. W 42. minucie meczu piłkę do bramki skierował Łukasz Wolak i gospodarze byli na prowadzeniu. W 53. minucie świetną sytuację sam na sam wykorzystał Nikita Lewenko i Zatoka miała 2 bramki przewagi. 10 minut później kapitalnie z dystansu uderzył Jakub Szpakowski i gospodarze jeszcze podwyższyli prowadzenie. W 72. minucie rzut karny na gola zamienił Nikita Lewenko i tym samym po raz drugi wpisał się na listę strzelców. 3 minuty później Marcin Homko uderzył piłkę z okolic 20 metra i ustalił wynik meczu na 5-0 dla Zatoki. Dzięki tej wygranej braniewska drużyna awansowała na 12. miejsce w tabeli.
Polonia i Łowo, która swoje mecze rozgrywa w Mławie, grała z rezerwami Olimpii Elbląg. Gospodarze już w 7 minucie wyszli na prowadzenie, gdy świetnie z rzutu wolnego uderzył Maciej Komorowski. 5 minut później na listę strzelców wpisał się Sebastian Dynkowski i Iłowianie mieli 2 bramki przewagi. Minutę później kapitalnie w polu karnym rywali zachował się Jakub Braniecki i Olimpia zaczęła odrabiać straty. W 37 minucie spotkania Maciej Komorowski wykorzystał rzut karny i Polonia miała 3 bramki na koncie. Już w doliczonym czasie gry sam na sam z bramkarzem znalazł się Jakub Braniecki i goście strzelili drugiego gola. Więcej bramek nie padło i Iłowianie wygrali bardzo ważny mecz. 12. kolejka Forbet 4. ligi była naprawdę ciekawa i chyba nikt na nudę narzekać nie może o tym, co się wydarzyło i o tym, jak bardzo ten sezon może jeszcze się zmienić. Porozmawiam z Karolem Przybyłą, trenerem rezerw Olimpii Elbląg i Dawidem Winiarskim, zawodnikiem tej drużyny. Dzień dobry, cześć panowie. Dzień dobry. Ustaliliśmy, prosiliście mnie, żebym nie pytała was o wasze niedzielne spotkanie z Polonią i Łowo, ale no cóż, muszę się zapytać. Jesteśmy na gorąco po tym spotkaniu, więc pierwsze wnioski na pewno już są, ale najpierw was zapytam o tą pierwszą połowę spotkania, bo w niej sporo się działo. No tak, no jeszcze tutaj nie zdążyłem tego omówić z zespołem tak naprawdę, bo mecz odbył się wczoraj. Pierwsza połowa właśnie była tą taką słabszą w naszym wykonaniu. Bardzo szybko straciliśmy pierwszą bramkę, później drugą. Udało nam się gdzieś tam odbić na 2-1. Natomiast potem też taki kontrowersyjny rzut karny i tak naprawdę 3-1 do przerwy. No i szkoda, bo przespaliśmy tam pierwsze 20 minut. Faktycznie bardzo źle weszliśmy w to spotkanie. No i potem było ciężko dogonić. Natomiast drugą połowę zgraliśmy no, dużo, dużo lepiej. Ale tego czasu już zabrakło. Dawid, jak się przegrywa 2-0 dość szybko, tak? Bo po pierwszych chyba 15 minutach przegrywaliście już 2-0, to wy jako ten najmłodszy zespół w Forbet 4 lidze, wam jest ciężej jakby zresetować głowę i wrócić do tego grania i pomyśleć, że jeszcze jest sporo czasu? Znaczy zawsze jak jest, nawet jak wygrywamy 2-1, 2-0, no to zawsze kapitan drużyny krzyczy, że spokojnie 0-0 w głowie, mamy sobie wymyślić, że jest tak, jak ma być cały czas. No ale 2-0 to jednak jest 2-0 i no, trochę w głowach to siedzi, wie pani, to jest. Nie wiem jak to jest, nie grałam w piłkę, ale domyślam się, że może być ciężko, szczególnie właśnie takim młodemu zespołowi, który wy macie o tych rocznikach, które grają w waszym zespole, będziemy jeszcze rozmawiać. Wspomniałeś o tym kontrowersyjnym rzucie karnym. Myślisz, że ta decyzja też troszeczkę ustawiła to spotkanie i nastawienie wasze do kolejnych 45 minut? No na pewno, bo czym innym jest przegrywać jedną bramką, tak, wynik 2-1 jest taki, powiedzmy, w zasięgu, a 3-1, no to już jest jednak te dwie bramki różnicy jest dosyć trudniej odrobić. Mimo to no, mieliśmy swoje sytuacje, mieliśmy ich bardzo dużo tych sytuacji tak naprawdę i te dwie bramki powinniśmy tak czy siak zdobyć. Tego nie zrobiliśmy, więc to było jakby też druga z przyczyn naszej porażki w tym meczu. Brak skuteczności, tak, bo mieliśmy naprawdę sytuacje bardzo dobre, klarowne, 100-200%. A mimo to no, tą bramkę zdobyliśmy o jedną za mało przynajmniej, tak? Także tutaj no, chłopaki na pewno, no mówię, tak jak super zaczęliśmy mecz w Lubawie, gdzie po 20 minutach prowadziliśmy 3-0, to tutaj nagle sytuacja odwrotna, po też tam 18 minutach przegrywaliśmy 0-2. Także no, nowe doświadczenie na pewno dla chłopaków, kolejne. Szkoda, że nie udało nam się tak podnieść w 100% z tego i tego meczu odbić, co najmniej wywożąc jeden punkt. Natomiast, jak powiedziałem, na pewno nowe doświadczenie i gdzieś tam taka przestroga, że no, trzeba ten początek meczu zaczynać naprawdę bardzo mocno skoncentrowanym, no bo potem jest ciężko się pozbierać, jeżeli gdzieś tam się przegrywa. Gdy wychodziliście na drugie 45 minut, była jeszcze wiara w to, że wszystko może się wydarzyć i to była, jaka była rozmowa w szatni? Bardzo spokojna, że macie mieć chłodne głowy, czy troszeczkę nerwów było? W szatni mi nie było, nie wiem jak to... Może i lepiej. Może i lepiej, ale no, walczymy przez cały mecz, no, nawet jak minuta jest do końca, no to mamy dawać siebie tyle samo, co na początku spotkania. Także walczyliśmy do końca. Niestety się nie udało, może będzie lepiej. Spotkanie z Polonią i Łowo zostało rozegrane w niedzielę. W sobotę grała swój mecz tak zwana jedynka. Karol, kiedy ty się dowiadujesz, ilu zawodników z pierwszego zespołu będziesz miał do swojej dyspozycji i jak bardzo wtedy musisz wykazać się elastycznością?
To znaczy, no przeważnie, no jak już kadra meczowa pierwszej drużyny, gdzieś tam czwartek, piątek jest mniej więcej dopięta. Wiem, kto wyjdzie w podstawowej jedenastce, wiem, kto siądzie na ławce rezerwowych, to jakby gdzieś tam mogę przynajmniej tak liczbowo spodziewać się tego, ilu tych zawodników do nas zejdzie. Natomiast no, w tej chwili tak naprawdę grają u nas chłopcy, którzy trenują z pierwszym zespołem. Rzadko tam grają albo grają w jakimś tam niewielkim wymiarze czasowym, czyli sami młodzi chłopcy, tak? Bo ci, którzy tam już są powyżej 23 roku życia, którzy rozegrali 5 spotkań w pierwszej drużynie, już nas, że tak powiem, zasilać nie mogą. Także no, gdzieś tam mówię, w okolicach czwartku, piątku mniej więcej mam jakby zarys tego, jak to może wyglądać w weekend. Dawid, jesteście zespołem rezerw, przyzwyczailiście się już do tego, że no, będą tak zwane spady z jedynki i nie zawsze miejsca w osiemnastce meczowej będą dla Was. Wy się oczywiście musicie z tym godzić, tak? No, bo... no musimy się z tym godzić. No, trochę nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale no, jest jak jest i tego nie zmienimy. No, każdy chce grać. Po weekendowych spotkaniach mamy kilka zmian w ligowej tabeli. Zobaczmy, kto dzięki 12 kolejce i wynikach, jakie tam padły, zyskał, a kto stracił. Sprawdźmy też, czy mamy już samodzielnego lidera klasyfikacji strzelców. W ligowej tabeli dystans do lidera zmniejszyła Concordia Elbląg i traci do Jezioraka już tylko 2 punkty. Na trzecie miejsce awansowała Granica Kętrzyn, ale różnica pomiędzy nią a siódmą Polonią Lidzbark Warmiński to tylko 2 punkty. Na samym dole znajduje się drużyna Skorsz, która przegrała 3 mecze z rzędu. Coraz bliżej bezpiecznej pozycji są dobrze prezentujący się w ostatnim czasie Błękitni Pasem. W klasyfikacji strzelców samodzielnym liderem jest Mamadou Bach, który ma 11 bramek na koncie. O 2 bramki mniej mają Mateusz Szmyt i Kacper Nawrocki. A na dalszych pozycjach są zawodnicy 6 strzelonymi golami: Oskar Waszkiewicz, Cezary Sobolewski, Patrycjusz Malanowski i Nikita Lewenko. Chyba nikt nie spodziewał się, że ta 12 kolejka spotkań przyniesie tak ciekawe wyniki, bo oprócz tego, że już same zestawienie par często z nazwy wywoływało emocje i mówiliśmy, że o, to może być ciekawe spotkanie, faktycznie tak było. Mieliście szansę zobaczyć jakieś ligowe spotkanie, czy śledziliście tylko wyniki z sobotnich spotkań? Ja śledziłem tylko wyniki, jeszcze nie przeglądałem tego, jak padały bramki. Także no, faktycznie takie ciekawe zestawienia par i też ciekawe rezultaty. Nie ma generalnie teraz takich kolejek, że nie ma jakiegoś fajnego meczu, bo ta liga bardzo wyrównana faktycznie i spłaszczona ta tabela. Dużo, praktycznie każdy nawet remis czasami powoduje, że gdzieś tam można przeskoczyć oczko wyżej czy niżej. Także no, no bardzo jest ciekawa, wyrównana, no i tam na górze szczególnie teraz też się dużo dzieje, także czekamy. Myślałem, że Jeziorak już w tej chwili odjedzie wszystkim, a okazuje się, że jeszcze tutaj nasz tutaj rywal z zamiedzy jeszcze będzie gdzieś tam deptał po piętach im. Ta kolejka też pokazała, że jeśli komuś przeszło przez głowę, że jest już po sezonie, albo że liczyć się będzie tylko Jeziorak czy zespół drugi z Elbląga, to musi się mylić, bo powoli do głosu dochodzą też inne zespoły. Tak? Granica Kętrzyn pokonała właśnie lidera, pnie się w górę Polonia Lidzbark Warmiński. Jak tak patrzymy właśnie na tą tabelę i to, co ty, Karol, wspomniałeś, to jest tam niezwykle ciekawie. Obserwujesz to, co się dzieje w innych zespołach? Obserwuję, śledzę na bieżąco też poczynania Zatoki Braniewo. No, tu w tej lidze każdy może wygrać z każdym. No, jest to ciekawa liga do oglądania. No właśnie, słuchaj, nie wszyscy nasi kibice i osoby, które oglądają ten program, mogą wiedzieć. Powiedziałaś o Zatoce Braniewo, dlatego że pochodzisz z Braniewa. Tak, pochodzę z Braniewa, ale jestem wychowankiem Olimpii Elbląg, ale... Serce gdzieś tam bije też dla tej Zatoki? Tak, na każdym meczu domowym jestem w Zatoki, jeśli mogę. Jeśli nie mam swojego meczu, to jestem oczywiście i wspieram, kibicuję Zatoce. Czyli lokalny patriotyzm wciąż jest w cenie. Tak. Zatoka to też nasz partnerski klub tutaj Olimpii, także dobre relacje mamy z Zatoką, współpracujemy. Także kilku zawodników również tam od nas gra, reprezentuje barwy Zatoki. Słuchajcie, aktualnie zajmujecie 11 miejsce w tabeli, 14 punktów na koncie. Ten środek tabeli to takie realne miejsce waszego zespołu? Czy obawiacie się też może widma spadku? Ta walka będzie do końca, czy jednak myślicie, że ten środek to takie wasze miejsce? Walka będzie na pewno do końca, tak. Natomiast myślę, że pozycja, którą aktualnie zajmujemy, no nie jest adekwatna, tak? Nie oddaje, myślę, naszego potencjału, tego,
jak te mecze do tej pory graliśmy. Oczywiście nie ma punktów za wrażenia artystyczne, bo myślę, że no 5-6 punktów powinniśmy mieć więcej, tak spokojnie. Kilka punktów nam uciekło w takich meczach, gdzie no byliśmy zespołem piłkarsko przynajmniej, tak powiedzmy, optycznie lepszym, natomiast tych punktów nie zdobywaliśmy albo nie w takiej ilości, jakbyśmy chcieli. Dlatego myślę, że to miejsce powinno być wyższe. Niestety przez te właśnie błędy gdzieś tam jesteśmy w tych rejonach niższych tabeli. No i musimy w kolejnych meczach zrobić wszystko, żeby tutaj gdzieś tam odbić sobie tą stratę i powędrować w te górne rejony tabeli. Obydwoje pewnie pamiętacie poprzedni sezon i jak on wyglądał. Było więcej grania, mieliśmy więcej spotkań. Ja pytałam ostatnio zawodników z Kętrzyna, czy oni odczuwają trud sezonu. A wy, jako młody zespół, już po tych 12 kolejkach możecie odczuwać trud sezonu, czy przez to, że macie bardzo szeroką kadrę zespołu, są rotacje i tak tego zmęczenia zawodnicy nie odczuwają? Jak to wygląda u was? Dawid, zacznij. No, mamy szeroką kadrę, tak jak pani powiedziała, jest dużo zawodników. Grania też mamy dużo, ale no nie jesteśmy zmęczeni, jesteśmy młodzi. Organizm nas wytrzymuje. Nie jest źle. Czyli mniej spotkań ligowych wpływa też na to, że jest więcej siły. Tak. Karol, powiedz, jakbyś tak porównał poprzedni sezon. Ty w skarbie kibica zapowiadającym ten sezon mówiłeś, że to będzie trudniejszy sezon, będzie bardziej ciekawszy. Myślisz, że więcej siły, zdrowia i charakteru trzeba zostawić w tym sezonie na boisku, żeby te punkty zdobywać? No tak jak wspomniałem, no poprzedni sezon był bardzo też trudny, tak, z wiadomych względów, że duża liczba tych zespołów spadała. No ale ten sezon znowuż jest przez to jeszcze trudniejszy, bo te zespoły, które spadły z trzeciej ligi, no gdzieś tam na pewno dorzuciły tej jakości i te mecze naprawdę są bardzo trudne. Tutaj mówię, wspominam ten mecz, który my nieszczęśliwie przegraliśmy w Iławie aż 6-0, gdzie tam faktycznie po tym meczu no, pomyślałem sobie, że Jeziorak naprawdę jest bardzo mocnym zespołem i faktycznie pachnie tam tą trzecią ligą. I takich spotkań z takimi zespołami no, jest kilka przynajmniej, tak? Cały ten czub tabeli to są bardzo trudne mecze, a znowuż granie z tym dołem, z bezpośrednimi rywalami gdzieś tam też jest trudne, no bo nikt tam nie odpuszcza, nikt nie odstawia nogi. Także no, jest to na pewno bardzo trudny sezon i tutaj wszystkie mecze są wyrównane, naprawdę tutaj decydują niuanse, detale o tym, kto zgarnia pełną pulę. Wiemy już, kto w tej kolejce zgarnął pełną pulę, a zobaczmy też, kto został nominowany do jedenastki kolejki. Myślę, że niektórzy trenerzy mieli ból głowy, kogo nominować ze swojej drużyny. Sprawdźmy więc, jak to wygląda. Jedenastka 12 kolejki wygląda następująco. W bramce Mateusz Papliński, Granica Kętrzyn. W obronie od lewej Marcin Homko z Zatoka Braniewo, Maciej Komorowski z Polonii Iłowo, a także Dawid Mikulak z Błękitnych Pasy. W linii pomocy znaleźli się Nikita Lewenko z Zatoka Braniewo, Szymon Drewek, Concordia Elbląg, a także Cezary Sobolewski z Motoru Lubawa i Mateusz Barszczewski z Mrągowi Mrągowo. Linię ataku tworzą Krystian Oleszko z Polonii Lidzbark Warmiński, Patrycjusz Malanowski z Błękitnych Pasy i Mamadou Bach z Mrągowi Mrągowo. Z Waszej drużyny tym razem nie mamy nikogo w najlepszej jedenastce kolejki. Mam nadzieję, że w kolejnych się pojawicie. Karol, ty zawsze w swoich wypowiedziach powtarzasz, że Wy macie przygotować zawodników do gry w pierwszym zespole. Czy z tej kadry, którą masz, oczywiście nie proszę Cię o nazwiska, bo jeszcze tam sodówka by uderzyła zbyt szybko młodym chłopakom do głowy. Czy są zawodnicy, którzy faktycznie mają potencjał do tego, by może już w przerwie zimowej dołączyć choćby do treningów z pierwszą drużyną? No na pewno, no po to mamy ten zespół, żeby tych chłopaków ogrywać i przygotować właśnie do gry w pierwszej drużynie. Część z tych chłopców, którzy grają u nas w czwartej lidze, ma też już bądź występy, bądź samo bycie w kadrze pierwszej drużyny na jakimś meczu. Między innymi Dawid zadebiutował, zasłynął z najdłuższego ślizgu w drugiej lidze. Wszedł na 2 minuty i tam się od razu zameldował. Także to taka ciekawostka, ale faktycznie jest tych chłopaków no co najmniej kilku, tak? Tu nazwisk już się nie będę wymieniał. Natomiast wszyscy jakby no gdzieś mają problem z tym samym,
żeby tą swoją dyspozycję, tą swoją formę, tę swoją koncentrację w danym meczu gdzieś tam ustabilizować i trzymać przez jakiś dłuższy okres czasu na wysokim poziomie, tak? Stąd te nasze takie wahania, jeden mecz zagramy świetnie, tak jak w Lubawie, kolejne dwa zagramy słabo. Nawet w jednym meczu ta sinusoida formy chłopaków jest widoczna. Ktoś zagra 10 minut fenomenalnie, błyśnie takimi zagraniami, że w drugiej lidze by się zawodnicy tego nie powstydzili, a potem zwyczajny, prosty błąd, taki juniorski i jakby no, gdzieś tam to dobre wrażenie jest zasłonięte. Czyli młodość ma swoje młodość prawa. Ma swoje prawa, stare dlatego, powiedzenie, ale. Dlatego oni tutaj grają, żeby to doświadczenie zdobyć i potem, żeby to zaprocentowało właśnie w późniejszym okresie. Dawid, ty zadebiutowałeś w drugiej lidze. Powiedz, czy te posiadanie zespołu w drugiej lidze no, jest dla chłopaków z drużyny rezerw taką motywacją? Powinno być dużą motywacją do tego, żeby na treningach dawać siebie wszystko, na każdym treningu być coraz lepszym, bo tak naprawdę macie dość prostą i otwartą furtkę do tego, żeby się pokazać, tak? I żeby iść do tego zespołu numer jeden. Tak, jest to motywacja, jeśli zawodnik z pierwszej drużyny schodzi do rezerw i patrzę na niego i tak. Myślisz sobie, nie jestem gorszy. Nie jestem gorszy, a może jak coś poprawię, to nawet będę lepszy i to ja w jego miejsce skoczę. No i jest w pewnym stopniu ta motywacja dzięki temu też. Mhm. Olimpia ma złotą gwiazdkę w certyfikacji jako jedyna w województwie. Wasza szkółka z Warmii Mazur, wiele szkółek już z Warmii i Mazur straciło te gwiazdki. Z perspektywy dwóch pełnych już sezonów, teraz leci chyba trzeci sezon, tak, certyfikacji. W tym programie, dzięki temu programowi Olimpia zyskała szkoleniowo? Zawodnicy zyskali szkoleniowo? No na pewno, tak, bo te wymogi certyfikacji gdzieś tam obligują kluby do spełniania dosyć takich czasami restrykcyjnych kryteriów, jeżeli chodzi o liczbę zawodników na treningu, liczbę trenerów, kwalifikacje trenerów, asystentów, także czasami nie ze wszystkimi rzeczami się zgadzamy w tym programie, natomiast na pewno summa summarum jest to korzyść, tak? Jest to na pewno korzyść. W tej chwili jesteśmy w trakcie aplikacji do kolejnej edycji, również na tą złotą gwiazdkę. Będziemy chcieli gdzieś tam to przedłużyć, zobaczymy jak to się uda, także no z mojej perspektywy jako koordynatora grup młodzieżowych uważam, że to na pewno jest plus, natomiast tak jak mówię, nie wszystko tutaj pewnie funkcjonuje tak jak powinno, pewne rzeczy pewnie mogłyby ulec zmianie, natomiast w takim ogólnym rozrachunku na pewno jest to korzystne i myślę, że wszystkie kluby, które mają tam gdzieś jakieś ambicje, aspiracje, chciałyby te swoje szkółki, akademie rozwijać, powinny próbować i do tego programu startować. Jak gościł u mnie Wojtek Tarnowski, rozmawialiśmy o problemach piłki młodzieżowej, o tym, że jak przychodzi grać na boisku pełnowymiarowym, czyli po 11, to zaczynają się problemy. Tej młodzieży robi się coraz mniej w wielu miejscowościach. Kluby mają problemy z tym, żeby mieć juniora, juniora starszego. Jak u was jest w Elblągu? Czy tej młodzieży nie brakuje? Rocznik 2005 jest u was na pierwszym miejscu w lidze juniora młodszego, ale nie macie juniora starszego. To jest decyzja, którą podjęliście i co z chłopcami, którzy wtedy w rezerwach nie grają? To znaczy tak, no my tą decyzję o wycofaniu juniora podjęliśmy już zgłaszając rezerwy jakby do czwartej ligi. Z różnych względów, tak. Jeden z nich jest to, że jakby no, gra w juniorze starszym na poziomie Ligi Wojewódzkiej, a wiemy, że gra na poziomie centralnym w tym juniorze jest bardzo ciężka, żeby się tam dostać. Nie daje tych chłopakom takiego rozwoju, jak my byśmy oczekiwali. Na pewno poziom seniorski, nawet niech to będzie klasy okręgowej A klasy, ale mimo wszystko seniorski myślę, że daje im więcej. Dlatego ci, którzy chłopcy, którzy się no jakby gdzieś tam u nas, mówiąc kolokwialnie, nie łapią do tej czwartej ligi, w tej chwili są wypożyczani do klubów tutaj powiedzmy okolicznych, między innymi do Zatoki Braniewo, z klubami, z którymi współpracujemy, mamy taką sieć klubów partnerskich i tam się ogrywają, tak? Są przypadki, że po półrocznej takim wypożyczeniu chłopiec do nas wraca i faktycznie jego poziom już jest dużo wyższy i gra u nas normalnie w pierwszym składzie nawet, także to jest nasza droga, którą obraliśmy. Myślę, że ona jest skuteczna, bo faktycznie no, te przykłady, które tutaj powiedziałem, faktycznie ci chłopcy wracają już ograni na innym poziomie i to widać gołym okiem. Tak? Natomiast ta Liga Juniora
My ostatnio zrobiliśmy taką reaktywację na pół rundy tego juniora, zgłosiliśmy po to, żeby ci chłopcy mogli te minuty łapać, ale no, to są minuty takie, które oni mogą złapać na treningu, nawet w grze wewnętrznej, tak, wygrywanie tam po 7-8-0 niewiele wnosi do ich rozwoju. Dawid, ty jesteś właśnie przedstawicielem młodego pokolenia. Ja tutaj często trenerów pytam właśnie o młodzież, ale zapytam ciebie. Faktycznie w tej chwili macie tak dużo pokus, że często twoi koledzy wcale nie są skoncentrowani na piłce, a wręcz z tej piłki odchodzą już po iluś tam latach grania w zespołach młodzieżowych typu, nie wiem, Orlik, Skrzat, Żak, Młodzik, bo później już od trampkarza zaczynają się problemy. Jak to wygląda? Dla ciebie piłka jest pasją i tym, co chcesz robić w życiu i trening to jest rzecz święta, ale czy też widzisz, że w przypadku innych niekoniecznie tak jest? Tak, dla mnie piłka nożna jest najważniejsza, to jest moje hobby, to bym chciał robić w przyszłości. Dla niektórych to nie są w stanie pogodzić to razem ze szkołą. Drudzy to po prostu tracą motywację, nie chcą już tego robić i tak to wygląda. Czyli jak dla kogoś jest to prawdziwa pasja, to przetrwa nawet te cięższe chwile. Nawet treningi na 7 rano. Tak, ja mogę powiedzieć tylko jeszcze ze swojej strony, że no faktycznie ja mam akurat tą przyjemność, że pracuję z chłopakami młodymi, ale takimi, którzy są zdeterminowani i sfiksowani na punkcie tego, co robią. I to jest akurat przyjemne, tak, że tu nie trzeba nikogo gdzieś tam batem zaganiać, żeby przyszedł na trening. Mamy chłopaków, tak jak Dawid tutaj gdzieś, nie tylko z Elbląga, którzy są w internacie, są wszyscy w szkole sportowej, w klasie piłkarskiej, więc jakby dla nich to jest codzienność, trening, to jest jeden, dwa treningi dziennie i tutaj faktycznie no to jest fajne, że pracuję z takim... Z ambitnym zespołem, prawda? Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, nie męczę już Was, sprawdźmy, co się będzie działo w następnej kolejce spotkań, czas na typowanie. To co? Który z Was zaczyna? Musimy Dam wam tak prawo. Wycyklować, żeby Dawid typował Olimpia 2 Zatoka, także tu będzie, jestem ciekawy jego typu. Dobrze, to obojętnie, który zacznie, to Dobra, Dawid dostanie okay. tą Zatokę. To co? Tu niech zacznie Karol. Błękitni Orneta, błękitni pasem. No tutaj mecz zespołów obu, które gdzieś tam będą pewnie o to utrzymanie walczyły, przynajmniej na tą chwilę, z dolnych regionów tabeli. X. Mrągowie Mrągowo, Polonia Iłowo. Mocny zespół, prawda? Teraz pokonał Pisę Primavera Barczewo, którą wszyscy chwaliliśmy ostatnio za występy. Tak, a Polonia Iłowo w ten weekend wygrała, ale nie grała fantastycznie, to postawię na Mrągowo. MKS Korsze, Pisa Primavera Barczewo. Kurczę, to taki ciężki dla mnie typ, bo sympatyzuję bardzo mocno z Korszami i z Krzysiem Piwiszkiszem. Także no, nie chciałbym tu przeciwko nim typować, aczkolwiek no, Barczewo tutaj u nas pokazało, że jest mocną ekipą i myślę, że tutaj odbije się będzie, po tym meczu? Będzie tak, będzie jednak dwójka. Concordia Elbląg, Motor Lubawa. Wydaje mi się, że Motor potrafi grać w piłkę i Concordia też, ale no tu... Myślę, że będzie remisik. Mazur Ełk, Huragan Morąg. Mazur u siebie, tam punktuje. Mazur u siebie, tak, tam jest najgroźniejszy. Natomiast no, Huragan to taki naprawdę mocny zespół, teraz jeszcze się wzmocnili. Także no... Dwójka mimo wszystko. Bez przekonania, ale dwójka, tak? Granica Kętrzyn, DKS, Dobre no, Miasto. Granica jest w gazie, to granica musi być. Polonia Lidzbark Warmiński, Jeziora Kiława. To ciekawe spotkanie, chyba to jest hit kolejki, bardzo, nie? Bardzo ciekawe spotkanie. Natomiast my graliśmy i z Polonią, i z Jeziorakiem. Jeśli te zespoły w tym meczu miałyby zachować tą formę z tych meczów z nami, to mimo wszystko Jeziorak, bo naprawdę bardzo mi mocno zaimponowali. Olimpia 2, Elbląg, Zatoka, Braniewo. No i teraz, wyszło idealnie nam. No oczywiście, że Olimpia. No będę kibicował Zatoce, ale wydaje mi się, że Olimpia. Ale 3 punkty u Was. Dziękuję Wam za typowanie, dzięki za wizytę w studiu. Pełną ofertę zakładów znajdziecie na stronie iforbet.pl. Trwają zapisy na kursy. W 2022 roku ruszy kurs UEFA A. Do końca listopada trwają zapisy na kurs Grassroots C, który odbywa się w Elblągu. Wszystkie szczegółowe informacje na temat tych kursów znajdziecie na stronie www.wmz.pn. Wchodźcie, czytajcie, a przede wszystkim zapisujcie się. Warto się szkolić, warto zdobywać wiedzę. W magazynie to już wszystko. Za tydzień wyjątkowy program we wtorek, a spotka się z Wami Piotrek Karłowicz. Do zobaczenia.
Dzięki za wizytę od naszego sponsora. Mały upominek prezentowy, bo już trener kiedyś u mnie był, dostał. Dziękuję bardzo. My też tu mamy. O, słuchajcie, będą czapki. Będą czapki, jest szalik. Dziękujemy bardzo. Dzięki za spotkanie i to co? Ciekawego metu z Zatoką Braniewo. Dzięki, hej. Cześć. Do końca miesiąca trwają zapisy. Czekajcie, właśnie. Ładnie się tak mówię. Która poczekaj? To masz 2 minuty. Dlaczego? No bo kończy się czas na pierwsze nagranie. A nie interesuje mnie. Dawaj. I wygląda i dowiedzmy się, czy mamy już samodzielnego... Ty się nie ruszaj. W ogóle jego nie słuchaj, słuchaj. To tutaj prowadząca ma głos, a nie jakiś chłoptaś za kamery.